się wprost, gdyś bowiem siedmiu doznała kiedy na krzyżu pomałaś Pan, całe Twe życie musiałaś pić. Spójrz na mą boleś, co serce drze, jak łzy zraszają źrenice me. Ucz mnie cierpliwie tu znosić Bóg. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Rozpoczynamy Przeświętą Sumę Odpustową, którą ofiarujemy w intencji całej naszej wspólnoty parafialnej, także wszystkich gości, którzy przychodzą, całe sprawy naszego miasta. To jest szczególny dzień darowania wszelkich win przez Boga. Nikt z nas nie jest bez skazy i cieniu grzechu. Dlatego co jakiś czas potrzebny jest ten moment w naszym życiu oczyszczenia z tego wszystkiego, co niepokoi nasze sumienie, to, co może jest uciążliwe w dniu naszym codziennym. Chcemy prosić także patronkę naszej wspólnoty parafialnej o to, aby była dla nas matką, abyśmy mieli to poczucie bezpieczeństwa w jej ramionach i przy niej, by tak jak każda matka chce rozwiązywać problemy swego dziecka, tak by mogła także rozwiązywać nasze problemy. Witamy serdecznie władze miasta, pana burmistrza, pana wiceburmistrza. Witamy także księdza Andrzeja Kowalczyka, który rozpoczynał praktycznie pracę kapłańską w naszej parafii. Cieszymy się, że jest wśród nas, że dzieli się swoim doświadczeniem duszpasterskim i tym, co Duch Święty przemawia przez każdego kapłana. Witam także telewizję Kraśnik, która w szczególny sposób pomaga także docierać pod te nasze już nie strzechy, ale niekiedy blachy, dachy blaszane, aby ten Bóg był jak najbliżej każdego z nas. Jesteśmy świadomi naszych grzechów, słabości, byśmy mogli godnie składać na tym świętym ołtarzu to, co przynosimy we własnym sercu. Najpierw przeprośmy Boga za nasze grzechy. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Jednorodzony Ojca Wszechwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Panie, błogosławicie, wielbicie, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy. Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka. Daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje. I do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Oto Słowo Boże. Yeah.
miłością tym, którzy uciekają się do Ciebie na oczach ludzi. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto słowo Boże. Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa pod krzyżem Chrystusa. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, jakże bardzo się cieszę, że mogę być dziś pośród was. Bardzo dziękuję tutaj księdzu proboszczowi, księżom pracującym w parafii, że dane jest mi być tutaj pośród was, że zechcieli, abym mógł z wami razem przeżywać te uroczystości odpustowe. W tym miejscu, na tej ziemi, która przez 6 lat także stała się i moim domem. Moi drodzy, dziś stajemy pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Razem z Maryją, Matką Bolesną, patronką naszej parafii, razem z umiłowanym uczniem. Chcemy stanąć, by wsłuchać się w głos bijącego tam pod krzyżem serca matki. By wsłuchać się w to, co Maryja, Matka Bolesna, która nas tak bardzo kocha, pragnie nam i dzisiaj powiedzieć. Na nasze tu i teraz, na nasze dziś stajemy razem z nią pod świętym drzewem, krzyżem. Ja by zrozumieć głębiej wymowę tego zaproszenia,
tego doświadczenia. Chyba trzeba najpierw stanąć przed innym drzewem. Tam, w centrum ogrodu Eden, w raju, stało drzewo poznania dobra i zła. I pod tym drzewem stanęła Ewa i stanął Adam. Ewa, która stała się matką wszystkich żyjących. I tam pod tym drzewem, w raju, miał miejsce straszny dramat. Dramat człowieka, który dał się zwieść szatanowi. Dramat nieposłuszeństwa człowieka Bogu, gdy człowiek okazał Bogu brak zaufania. Powiedział: ja chcę budować moje życie, moją przyszłość po swojemu. I niestety, sięgnięciem po ten owoc drzewa poznania dobra i zła, na świat wchodzą konsekwencje, jakby owoce. Bóg mówi do szatana: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Dalej, tam pod tym drzewem krzyża, pod tym drzewem w raju, przepraszam, kolejne owoce, cierpienie. Bóg mówi do niewiasty: oto w bólach będziesz rodzić. Następnie pewien brak harmonii, jakaś niezdrowa rywalizacja. Bóg mówi do niewiasty: ku mężowi będziesz kierowała pragnienia, a on będzie panował nad tobą. Kolejna rzecz to trud i cierpienie, jakie się wiążą z życiem człowieka. Do Adama Bóg mówi: w pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie, aż w końcu śmierć. Aż w końcu wrócisz do tej ziemi, z której zostałeś wzięty. Moi drodzy, konsekwencje tego grzechu spadły na nas wszystkich. Grzech pierworodny po pierwszych rodzicach w jakiś sposób dotknął serce każdego z nas. Że jest jakieś pragnienie budowania świata po swojemu. Wbrew Bożym nakazom. Wbrew Bożemu Słowu. Jakieś niezaufanie Panu Bogu. I tutaj, moi drodzy, ale Bóg nie zostawił nas samych. Nie zostawił nas w tej kondycji. Nie porzucił człowieka. Nie odwrócił się od niego. Nie przestał go kochać. A jeszcze bardziej go ukochał. I w miejsce tamtego drzewa, drzewa poznania dobra i zła, Bóg daje nowe drzewo. Tym razem staje to drzewo na Golgocie. A pod tym drzewem Maryja, Matka Bolesna i umiłowany uczeń. Jakby nowy początek. Początek nowego ludu, Kościoła, świętych i błogosławionych. Maryjo, tam pod tym drzewem, Matko Boża Bolesna, jakże cierpiało twoje serce, którego przenikał miecz boleści. Maryjo, powiedz nam, co czułaś wtedy? Co czułaś wtedy, kiedy patrzyłaś na to nowe dane ludzkości drzewo i na zawieszony na nim błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus? Co czuło wtedy twoje serce? Przeniknięte bólem niezwykłym, niezmierzonym. A jednocześnie, zobaczcie, w Ewangelii jest mowa, że Maryja pod tym drzewem stała. Mimo takiego bólu ona stała.
jakby wyraża to wielką odwagę, wielkie męstwo. Maryjo, skąd u Ciebie była taka wielka siła, taka moc, żeby te momenty tak straszne, kiedy tak strasznie cierpiał Twój Syn, odrzucony przez nas ludzi, skąd u Ciebie była taka siła? Skąd ta moc? Drogie dziecko, ta moc bierze się z zaufania Bogu do końca, bez reszty. Ja mogę wszystkiego nie rozumieć do końca, ale Boże, Tobie bardziej ufam niż temu wszystkiemu, co wiem o tej sytuacji. Maryja, jako matka Kościoła, ona też miała świadomość, że narodzinom bardzo często towarzyszy ból. I tam pod krzyżem, kiedy ona przeżywała ból, kiedy Jezus Chrystus cierpiał, ona miała świadomość, że tu rodzi się nowa rzeczywistość. To nowe, dane ludzkości drzewo nie jest bez powodu. Bo oto jej Syn błogosławiony, owoc żywota jej, cierpi po to, by wziąć na siebie owoce naszych grzechów. Owoce tego grzechu pierworodnego. Jezus Chrystus przez swoje nieskończone posłuszeństwo: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Przez to posłuszeństwo do końca, przez posłuszeństwo Maryi zostaje zwyciężone to nieposłuszeństwo spod pierwszego drzewa. A to zapowiedź nienawiści między człowiekiem a szatanem zostaje definitywnie dopełniona. Szatan zostaje definitywnie pokonany. Ten brak harmonii zostaje zniweczony, bo oto Syn Człowieczy jedna człowieka z Bogiem Ojcem. Jedna człowieka z tym, który go kocha i który dał mu wszystko i stworzył go na swój obraz i podobieństwo. I stworzył go do szczęścia. I na nowo Syn Boży jedna nas z Bogiem Ojcem. I te wyciągnięte ramiona Chrystusa, które mówią o pojednaniu między nami, między braćmi i siostrami. To pojednanie dokonuje się między Bogiem a człowiekiem i między człowiekiem a człowiekiem. Tam na krzyżu błogosławiony owoc żywota Maryi bierze na siebie także cierpienie. On obarczył się naszym cierpieniem. On dźwigał nasze słabości. Tam na krzyżu dokonuje się dopełnienie tego, co Bóg zapowiedział, tego niezwykłego trudu. Bo sam Jezus Chrystus, biorąc ciężar krzyża, umęczony, ubiczowany, dźwiga go, upada pod tym krzyżem, upada w proch. Jego krople potu łączą się z ziemią. Tam na krzyżu Jezus bierze na siebie także śmierć, aby w sobie zadać śmierci śmierć, aby śmierć pokonać. I moi drodzy, to wszystko to niejako nowy początek. I Bóg mówi nam, że do zła nigdy nie należy ostatnie słowo. Zło nigdy nie ma ostatniego słowa. Ostatnim słowem Boga jest zwycięstwo. I moi drodzy, możemy dziś zapytać Maryjo, bolesna Matko, która zabierasz nas dzisiaj pod krzyż Jezusa Chrystusa, pod to nowe dane ludzkości drzewo, drzewo święte, drzewo zbawienia. Powiedz nam,
Zwróć nam uwagę na to, co jest najważniejsze dla nas. Moi drodzy, myślę, że pierwszą rzeczą, która jest nam dana dzisiaj też, to to, że grzech jest czymś strasznym. Że grzech prowadzi Jezusa Chrystusa na drzewo krzyża. Zapłatą za grzech jest cierpienie Syna Człowieczego. Jest Jego śmierć. Że grzech to nie żarty. Ale mówi nam także, że to cierpienie jest także tym, które dotyka i nas. I tak, moi drodzy, możemy zobaczyć, że oto tam, gdzie na przykład rozpada się rodzina, gdzie ojciec lub matka mówi: mi się też coś od życia należy, odchodzę. A wtedy, czy temu dziecku, które pozostaje, od Boga nie należy się ojciec i matka? Czy to dziecko, które ma jedno serce, oczywiście to jedno serce ma w sobie dwie komory, które biją razem, ale którego rozdzielić w żaden sposób się nie da. To jest jedno serce. I moi drodzy, to cierpienie, które się z tym wiąże, jak bardzo dotkliwie przenika serca dzieci. Kiedyś na katechezie mówię: drogie dzieci, pomodlimy się teraz do naszego Ojca, którego mamy w niebie. On nas bardzo kocha. A jedno dziecko mówi: ale proszę księdza, ale ja nie mam ojca. Gdzieś sobie poszedł. Jakże cierpi dziecko, które nie ma pełnej rodziny. Moi drodzy, a nasze też narodowe wady. Może my nauczyliśmy się też w czasach zaborów, w czasach komunizmu, jakoś tak radzić sobie, ale to czasami bardzo mocno rzutuje na nasze i dzisiejsze relacje. Kombinowanie, jakieś afery, jakieś różnego rodzaju matactwa. I co się okazuje? Że może skorzysta na tym kilka osób, może jedna, dwie, może kilka. Ale niestety padają całe zakłady pracy, padają fabryki. Ludzie idą na bruk. Skomplikowana rzeczywistość. Tracimy zaufanie do siebie nawzajem, bo bardziej szukamy swojego jak dobra wspólnego. Młodzież zmuszona jest wtedy emigrować, jechać gdzieś za granicę, szukać chleba. Czasem rozbite też rodziny, bo żona z dziećmi musi zostać tutaj, a mąż jechać, albo odwrotnie. Ileż cierpienia, ileż łez eurosierot. A moi drodzy, tak to już jest, że może być tak, że kiedyś obudzimy się, że kiedy wszystko będzie tak gładko prywatyzowane, a czasem w cudzysłowie sprzedawane, kiedyś będziemy na własnej ziemi, a może nie na własnej. Może obudzimy się rządzeni przez kogoś innego. Moi drodzy, a zło wyrządzone dzieciom, młodzieży, tak bardzo teraz modne Monster High, czy też Hello Kitty. Monster to znaczy wampir, smok. Tutaj, moi drodzy, jak bardzo jest przemycane teraz, jak bardzo jest przemycane do tych najdelikatniejszych serc to, co jest
tak naprawdę szatańskie. Zabawki czasami aż szkaradne, moda na brzydotę. A diabełek to fajny kumpel. A Pan Bóg powiedział pod drzewem, wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę. I diabełek nigdy nie będzie fajnym kolegą i przyjacielem dziecka. Ani moim, ani twoim. A młodzież? Czasami też te mody współczesne, żeby zamieszkać razem, żeby się wypróbować. I okazuje się czasami, że to próbowanie w cudzysłowie później zaczyna trwać prawie całe życie. I człowiek nigdy nie dorasta, nigdy nie dojrzewa. Jakby okaleczony w miłości. Tak, trudna jest ta nasza rzeczywistość. A jeszcze za naszą wschodnią granicą działania wojenne, tak blisko nas i dotykające nas. Maryjo, bolesna Matko, naucz nas w tej sytuacji odnaleźć wolę Twojego Syna. Zaprowadź nas, Maryjo, pod krzyż. Naucz nas wytrwać w tych wszystkich trudnościach, w tych wszystkich przeciwnościach. Naucz nas takiego zaufania i zawierzenia, jak Ty zawierzyłaś. Naucz nas też tej ufności, że nie ma grzechu, który byłby potężniejszy od Boga. Naucz nas takiego zaufania, abyśmy do kratek konfesjonalu potrafili przynieść nasze serce. A Bóg, który bierze owoce naszych grzechów na siebie, tak bardzo, który nas ukochał, okazuje nam miłosierdzie. Abyśmy mieli nowe życie. Maryjo, prosimy Cię, naucz nas dbać o rodzinę, dbać o dobrą atmosferę w niej, atmosferę miłości. To, co najpiękniejszego rodzice mogą dać swoim dzieciom, to jest wzajemna miłość, to jest atmosfera miłości domu. Naucz nas walczyć o tą rodzinę, o tą, która jest słaba, która przeżywa kryzys. Naucz nas walczyć o każde dziecko, o każde życie, od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Maryjo, naucz nas przezwyciężać nasze narodowe wady. Naucz nas szukać dobra wspólnego, bardziej niż własnego. Maryjo, pomóż nam ochronić naszą młodzież i nasze dzieci przed tym, co chce zniszczyć ich delikatne serca. Prosimy Cię, Matko, zabierz nas pod krzyż. Pod krzyż, który jest pełen cierpienia. Ale pod krzyż, od którego rozpoczyna się zwycięstwo. I Ty cierpiałaś pod krzyżem. Ale za 3 dni Twoje serce tam pod krzyżem, które przenikał miecz boleści, już teraz przenika radość wieczna, którego ogarnąć się nie da, której nie można pomieścić. Radość wieczna. Maryjo, Tobie zawierzamy całych siebie, całe nasze serca, to wszystko, czym żyjemy, nasze rodziny, nas samych. Naucz nas wytrwać w największych nawet przeciwnościach, gdy wszystko wali się na naszą głowę. Że nie ma sytuacji bez wyjścia, z której by Bóg nie był w stanie wyprowadzić dobra. Naucz nas takiego zaufania. Prosimy Cię o to, Maryjo. Spraw, abyśmy idąc przez to życie, kiedyś mogli mieć uczestnictwo w tym nowym ludzie, który Ty i Jan zapoczątkowaliście pod krzyżem. Ludzie świętych i błogosławionych. Uproś nam tę łaskę, bolesna nasza Matko. Amen. Złóżmy teraz wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, który ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny i apostolski Za chwilę dokona się uroczyste zawierzenie niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Ksiądz proboszcz będzie zawierzał w akcie całą parafię. Pan burmistrz Mirosław Włodarczyk, władze samorządowe i całe miasto Kraśnik. Następnie będą zawierzone wszystkie rodziny, te, które złożyły deklaracje. Obecnie one są umieszczone na ołtarzu. A na zakończenie będziemy zawierzali w sposób indywidualny samych siebie poprzez wspólnie odmawianą modlitwę, którą mamy na obrazkach rozdanych na początku mszy świętej. Akt zawierzenia parafii niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski. Matko Boża niepokalana Maryjo, Królowo Polski, ja ksiądz Wiesław Rosiński, proboszcz, stoję przed Twoim obliczem w obecności wszystkich aniołów i świętych, męczenników i patronów Polski, aby zawierzyć Twojemu niepokalanemu sercu moją parafię pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej i miasto Kraśnik. Twojemu niepokalanemu sercu, Maryjo, zawierzam wszystkich posługujących kapłanów obecnie, w przeszłości i przyszłości oraz nowe powołania katechetów, radę parafialną, wszystkich współpracowników oraz całe duszpasterstwo. Twojemu niepokalanemu sercu, Królowo Polski, zawierzam wszystkie rodziny parafii, rodziców, młodzież, dzieci, dzieci nienarodzone, ludzi starszych i chorych, ich czyny, myśli, pragnienia, zmysły, dobra duchowe i doczesne, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Czas, wieczność, wolę, duszę i ciało, moment poczęcia, konsekwencje grzechu, zniewolenia demoniczne, uzdrowienie międzypokoleniowe oraz uzdrowienie zranień, jakie na ich skutek powstały. Twojemu niepokalanemu sercu, Maryjo, zawierzam dobra duchowe i materialne Twojej już parafii oraz wszystkie szkoły, przedszkola, instytucje państwowe i kulturalne, zakłady pracy i wszystko, co ją stanowi, każdą grupę i ich rozwój. Niepokalane serce naszej Matki Królowej, roztocz Twoje władne panowanie nad naszą parafią.
Niech za Twoim natchnieniem i wstawiennictwem rozwija się ona na chwałę Boga, Kościoła i Ojczyzny. A Ty, Królowo Polski, rozporządzaj nią według zamiarów i planów miłości Bożej. Spraw, Jasnogórska Matko, Matko Bolesna, aby nasze serca tworzyły się na płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Niech Twoje niepokalane serce zatriumfuje w każdym sercu osób tworzących naszą wspólnotę. Przez niepokalane serce Maryi poświęcam parafię pod wezwanie Matki Bożej Bolesnej miasto Kraśnik Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i obieram świętego Michała Archanioła za jej patrona. Amen. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Królowo Polski, Pani Jasnogórska. Ja, Mirosław Włodarczyk, burmistrz miasta Kraśnik, stoję przed Twoim obliczem w obecności wszystkich aniołów i świętych, męczenników Polski, aby zawierzyć Twojemu niepokalanemu sercu miasto Kraśnik, Urząd Miasta Kraśnik, wszystkich jej kontrahentów i pracowników, byłych, obecnych, przyszłych, oraz ich rodziny. Zawierzam radnych, wszystkich przedstawicieli władzy byłej, obecnej i przyszłej oraz ich rodziny. Twojemu niepokalanemu sercu, Maryjo, zawierzam wszystkie rodziny, instytucje, zakłady pracy, placówki oświatowo-wychowawcze, służbę zdrowia, parafię oraz ich duszpasterzy. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam wszystkich, wszystkie ich czyny, myśli, pragnienia, zmysły, dobra duchowe i doczesne, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, czas, wieczność, wolę, duszę i ciało, moment poczęcia, konsekwencje grzechu, zniewolenia demoniczne, uzdrowienie międzypokoleniowe oraz uzdrowienie zranień, jakie na ich skutek powstały. Królowo Polski, Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam rozwój naszego regionu i proszę, chroni naszą miejscowość i jej mieszkańców od wszelkiego zła. Niepokalane serce Pani Jasnogórskiej, niech za Twoim wstawiennictwem miasto Kraśnik rozwija się na chwałę Boga, Kościoła i Ojczyzny. A Ty, Królowo Polski, rozporządzaj nim według zamiarów i planów miłości Bożej. Spraw, Jasnogórska Matko, aby serca mieszkańców i władz otworzyły się na płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Niech ono zatriumfuje w naszych sercach i Twojej już miejscowości Kraśnik. Przez niepokalane serce Maryi zawierzam Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i obieram świętego Michała Archanioła za naszego patrona. Amen. Maryjo, Tobie zawierzamy rodzinę, Twojemu niepokalanemu sercu. Bądź im królową. Zawierzamy te rodziny, które wypełniły deklaracje złożone na ołtarzu, ale też te wszystkie rodziny, które w sercu noszą takie pragnienie, abyś Ty otaczała je płaszczem swojej opieki, chroniła przed zakusami złego ducha i nieustannie wypraszała im potrzebne siły do pełnienia woli naszego Boga, aby już tu i teraz nieustannie w ich życiu odradzała się świętość życia. Teraz, Maryjo, pragniemy zawierzyć niepokalanemu sercu Twojemu, Tobie, Królowo Polski, nas samych, wspólnie odmawiając modlitwę. Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja, Maryjo, Królowo Polski, biorąc za wzór, mówię dziś, cały jestem Twój, Twojemu miłosiernemu sercu
zawierzam całego siebie, wszystko czym jestem, mój umysł, serce, wolę, ciało, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość. Wraz ze śmiercią telewizor. Każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko, co posiadam. Tobie oddaję wszystkie mocne tradycje, modlitwy i cierpienia. Ty najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen. Teraz ksiądz proboszcz przekaże ręgraf Matki Bożej Częstochowskiej panu burmistrzowi, aby ona czuwała nad całym miastem, chroniła i prowadziła, uzdalniała do pełnienia woli Pana Boga w życiu rodzinnym, ale też i w naszej małej ojczyźnie w Kraśniku. Przez orędownictwo Najświętszej Marii Panny zanieśmy nasze prośby przed tron Najwyższego Pana. Módlmy się za cały lud Boży, aby był wolny od podziału, zawiści i sporu. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Franciszka, aby w jego posłudze towarzyszyła mu nieustannie moc Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących jakąkolwiek władzę, aby nigdy nie brakowało im pokory i mądrej troski o innych. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi żyjących w konflikcie z innymi, w rodzinie, w środowisku, aby odnaleźli drogę do pojednania. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby z Jezusem zmartwychwstałym wkroczyli w nowe życie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich wspierających budowę parafialnego kościoła, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy naśladowali Chrystusa sługę. Ciebie prosimy. Maryjo Bolesna Matko, przez Twoje orędownictwo zawierzamy Bogu wszystkie nasze rzeczy. To wszystko, co zostało wypowiedziane i to jeszcze wypisane w naszych sercach. Prosimy Cię, niech Syn Twój okaże nam swoją łaskę i da nam to, czego najbardziej potrzebujemy. Prosimy Cię o to, Boże Ojcze, przez Chrystusa, Pana naszego.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, Twój Syn dał nam za Matkę Najświętszą Marię Pannę, gdy stała pod Jego krzyżem. Przyjmij na swoją chwałę modlitwy i ofiary, które składamy obchodząc jej wspomnienie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Gdy Maryja stała pod krzyżem w czasie męki i śmierci swojego Syna, spełniła się przepowiednia Symeona. Miecz boleści przeniknął jej duszę. Ty jednak przemieniłeś jej cierpienie w radość i połączyłeś ją z Chrystusem w wiekuistej chwale. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia. Uroczystość Matki Bożej Bolesnej, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy Cię, Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i odpuszczamy.
Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, wraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Stanisława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Przyjąwszy sakrament wiecznego odkupienia, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy wspominając współcierpienie Najświętszej Maryi Panny, dopełnili cierpienia Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ogłoszenia parafialne. W dzisiejszym uczestniczymy w odpuście parafialnym. Sumę odpustową odprawił ksiądz Andrzej Kowalczyk, nasz dawny wikariusz, obecnie pracujący w parafii świętego Andrzeja Boboli w Lublinie. Dziękujemy mu za tę posługę. Także w dniu dzisiejszym przed kaplicą jest kiermasz ciasta pieczonego przez Panie ze wspólnoty Krwi Chrystusa Legionu Maryi. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na dalszą budowę kościoła. Także Komitet Społeczny Budowy naszego miasta, powołany przez pana burmistrza Mirosława Wodarczyka, zbiera ofiary do puszek przeznaczone na dalsze prace budowlane. Tak się złożyło, że mieliśmy dostać pieniądze z budżetu obywatelskiego. Są takie partie, które potrafią obiecywać, a potem troszkę nas przerobić, bo taka jest prawda. Dzisiaj dziękuję publicznie panu burmistrzowi, że on, to jest jego inicjatywa, powołał ten komitet społeczny, który
naprawdę troszczy się w całym Kraśniku, gdzie tylko może, tam zbierają ofiary na tę budowę kościoła. Dziękujemy właśnie wszystkim, którzy włączają się na różne sposoby właśnie, aby ta świątynia była jak najszybciej ukończona i służyła Panu Bogu i ludziom. W przyszłą niedzielę po mszach świętych przed kaplicą będą zbierane ofiary do puszek na Fundusz Ewangelizacji w środkach społecznego przekazu. 29 września w parafii Wniebowzięcia na Święcze Marii Panny w Starym Kraśniku wypada odpust ku czci świętych archaniołów. W tym dniu ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik w czasie mszy świętej o godzinie 12 poświęci obraz Matki Bożej, który wrócił do parafii po renowacji. W tym tygodniu kontynuujemy już dalsze prace związane z wykonaniem dachu w nowo budowanym kościele. Rozpoczęliśmy już montowanie docelowe blach. Także już te blachy, które leżą na placu, są zakupione, jest to całość. Zapłaciliśmy za te blachy, także możemy już w pełni z tego korzystać i jak najszybciej, by ten dach mógł być już dokończony. W tym tygodniu ofiarę indywidualną na budowę kościoła złożyli ksiądz Zygmunt Dębicki, Pysik Jan i Wiesława, Gugała Henryk, Bednarczyk Stanisław i Jadwiga, Szabat Krzysztof i Beata, Pasztoleniec Eugeniusz i Irena, Odziemkowski Ryszard i Bernarda z parafii świętego Józefa, Bartnik Mirosław i Maryla, Skwara Wiesława, Dudek Jan i Janina, Sędziak Stefan i Janina, Kaczmarczyk Zdzisław i Danuta, Pilaszkiewicz Andrzej i Magdalena, Jaworski Bogdan i Zenona, Wydra Stanisław i Anna, Resztak Stanisław i Janina, Kowalczyk Władysław i Zofia z parafii Wniebowzięcie na Świętej Marii Panny, Śledź Mirosław i Barbara, Kółko Żywego Różańca pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza, uczestnicy legionowej pielgrzymki na Jasną Górę, jedna ofiara bezimienna. Wszystkim ofiarodawcom wspierającym budowę tej świątyni składamy serdeczny Bóg zapłać w ich intencji codziennie o godzinie 17:30 jest odmawiana modlitwa różańcowa. Zapraszamy do kupienia prasy katolickiej. Intencje mszy świętych jest ich mało, które dotyczą większej grupy zainteresowanych, ale tak ogłoszę, że jutro o 7:00 za Czesława Stępniewskiego od sąsiadów, o 7:30 za Agnieszkę Lenartowicz od sąsiadów z bloku Metalowców, 4:00, wtorek o 7:00 o Boże Błogosławieństwo dla Kółka Żywego Różańca pod wezwaniem świętego Ojca Pio. W środę o 18:00 zbiorowa z prośbami do Matki Bożej Stającej Pomocy, w czwartek o 7:00 za Henryka Niedź od uczestników pogrzebu, w piątek o 7:00 o Boże Błogosławieństwo dla księdza Damiana od wspólnoty Krwi Chrystusa, w sobotę o 7:00 także w intencji księdza Damiana od Legionu Maryi. Chciałem podziękować kapłanom, którzy przybyli na to, na dzisiejszą uroczystość. Widzę księdza Zygmunta Dębickiego, księdza Józefa Dobrowolskiego oraz księdza Krzysztofa, ksiądz Wiesław Szlasa, ksiądz Jerzy Węska, ksiądz Mazur Wojtek z parafii świętego Józefa, ale jeżeli pominę, to przeproszę przy obiedzie. Chciałem podziękować księżom za przygotowanie tej uroczystości, także panom starszym ministrantom, lektorom, panu organiście, panu Wojtkowi. Chciałem także podziękować pani Henryce Depta, która ofiarowała kwiaty na dzisiejszą uroczystość oraz paniom, które pracują w kuchni, ale także Legionowi Maryi, Wspólnocie Krwi Chrystusa, które i wszystkim, którzy, bo były inne osoby, które dołączyły się z produkcją, jakby wypieczeniem ciasta, aby jak najwięcej można było zebrać ich ofiar na budowę kościoła. Także dziękuję społecznemu komitetowi, który także się zbiera ofiary na tę budowę kościoła. Także jest jeszcze jeden komitet, który zbiera, rozprzedaje cegiełki na pomnik dla tych ofiar, które zginęły pod Smoleńskiem. Tam można się zapoznać też z tą tematyką. Także anonimowym osobom, którzy nam przekazali wędlinę na tę uroczystość, inne artykuły. Także wszystkim za wszystko składam serdeczny Bóg zapłać. Ich Matka Najświętsza, która patronuje tej wspólnocie, wszystkich otacza paszem swojej opieki, a i Chrystus niech wszystkim błogosławi.
W szczególny sposób dziękuję już tak na koniec księdzu Andrzejowi Kowalczykowi, który, jak wspomniał, przez 6 lat pracował. I to jest pocieszające, bo to świadczy o księżach, ale i o parafianach, który powiedział, że ta parafia była jego domem. Nie mieszkaniem, ale domem. Wiemy, co dom daje. Także cieszymy się, że są tacy ludzie, którzy potrafią stworzyć taką atmosferę, że księża, którzy pracowali w tej parafii, czuli się tu dobrze. Także z tego jestem naprawdę też ja zadowolony. Teraz będzie wystawienie na Świętego Sakramentu. Litania do Matki Bożej, procesji nie ma, bo nie mamy warunków. Po mszy świętej będzie można rozebrać te akty, które są na ołtarzu, które były przy całą mszę w czasie zawierzenia. Coś jeszcze? Mszę tak wielkie. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Męki Krzyżowe Twojego Syna Cierpiąca, módl się za nami. Matko Bolesna, módl się za nami. Matko Płacząca, módl się za nami. Matko Żałosna, módl się za nami. Matko Opuszczona, módl się za nami. Matko Stroskana, módl się za nami. Matko Mieczem Przeszyta, Matko w smutku pogrążona, módl się za nami. Matko trwogą przerażona, módl się za nami. Matko sercem do krzyża przybita, módl się za nami. Matko najsmutniejsza, módl się za nami. Krynicą łez obfitych, módl się za nami. Opoko stałości, módl się za nami. Nadziejo opuszczonych, módl się za nami. Tarczo uciśnionych, wspomożenie wiernych, módl się za nami. Lekarko chorych, módl się za nami. Umocnienie słabych, módl się za nami. Ucieczko umierających, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Światło wyznawców, módl się za nami. Perło panieńska, módl się za nami. Radości świętych pańskich, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nas, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka. Daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę o swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.